Cześć, tutaj Mister Assassino i witam was ponownie w grze World of Tanks. Dzisiaj widzimy się w serii Stali Bywalcy i jest z nami nowy stały bywalec, czyli gracz Sneakers 1984 z klanu AZP. Wracam do WOTA i jeszcze taka krótka informacja, już może bitwę sobie zaczniemy, żeby nie przeciągać. Troszeczkę mi się jeszcze klawisze pomieszały, ale mniejsza o to. Chodzi mi o to, że niestety te bitwy, które mi wysłały Sneakers z poprzedniego patcha, nie wiem czemu, ale nie mogę ich odpalić. Jeśli ktoś ma jakiś pomysł, czemu mi bitwy z patcha 9.10 nie działają, po prostu wrzucam na starą powtórkę i... Rany, czemu tak się bitwa ścina? Wrzucam je na starą, stary patch WOTA, jakby wiecie, do tego folderu i po prostu powtórka jakby się włącza na ułamek sekundy, biały ekran i od razu się wyłącza, więc nie wiem o co z tym chodzi, fajnie było jakby ktoś pomógł. No a jak widzimy, tutaj już akcja się rozpoczyna, pierwsi przeciwnicy przejeżdżają, jest Panterka, jest Challenger, Panterka teraz tutaj postanowiła przycelować, na szczęście pocisk nie wszedł, co było dosyć ciekawym zjawiskiem, bo wiemy, że E25 nie jest aż takim twardym pojazdem, większość pestek łyka, no a tutaj mieliśmy niespodziankę. Jak widzimy, nasz team gra totalną kampę, więc to jest już straszna tutaj informacja dla nas, ponieważ jeśli tutaj ciężkie grają kampę, to wiadomo, że lewa flanka może zostać bez problemu przyciśnięta, no a prawej wystarczy tylko bronić i czekać na rozwój sytuacji na lewej. Jak widzimy, po lewej mamy tylko ISA 3 i T-34 razem z Super Pershingiem, a MX coś tam próbuje spotować w dołku, co już jest jego wielkim błędem, ponieważ właśnie teraz wysypią się na niego przeciwnicy i już jest koniec. Sneakers tu dalej próbuje szukać jakiegoś sensownego miejsca, oczywiście tutaj kampa nie jest dosyć taka uniwersalna, tutaj trzeba się kręcić, szukaj okazji. Jak widzimy teraz tego Chafika, chociaż on jest za skałą, więc nie ma. Teraz widzimy LTTB, który tutaj jest ładnie przycelowany, no niestety przeciwnik zdążył w miarę szybko się wycofać. Jak wspominałem, tutaj kampa jest strasznie ciężka, ponieważ przeciwnikom jest się łatwo ukryć i nie ma praktycznie na nich przestrzału, a oni wystarczy, że tu będą pilnowali i czekali, żeby ta flanka w ogóle nie została ruszona, ponieważ tu nie ma możliwości jakiegokolwiek ataku. Po lewej stronie już widzimy, sytuacja rozwija się dosyć szybko, mamy tam już trochę ciężkich, to jak dobrze widzę, są to bodajże 4 ciężkie albo 3 ciężkie, na pewno jest tam IS 3, T-34 i Tygrys P, może jeszcze pomiędzy ISem a T-34 coś tam jest, do tego dwa medy T-54 mod 1, czyli nie jest to za wesoła sytuacja. Teraz kolejny ciężki się tam pojawił, no jak widzimy, jest tam naprawdę strasznie. Tutaj widzieliśmy też przez chwilę Sneakers oddał jeden pocisk na ślepo właśnie w tego LTTB, ale niestety nie udało się go prawdopodobnie strzelić. Chociaż nie wiemy, może weszedł pocisk na ślepo, może nie weszedł, ale przeczuwam, że raczej tego przeciwnika tam nie było. Sneakers, widząc co tutaj się dzieje, będzie próbował zaraz pomagać lewej stronie. Widzimy, że tam jest masakra, ale oczywiście te... E25, przepraszam, nie jest na bliski dystans. Teraz piękne przycelowanie, ale niestety odrobinę za późny strzał i pocisk poleciał na autoaimie właśnie w skałę zamiast w tego przeciwnika. Tutaj też będzie leciutko zbugowany celownik na tej powtórce, będzie się czasem opóźniał, więc też bierzcie na to poprawkę, jak będziecie, będziecie widzieć ten celownik. No i teraz widzimy, lewa flanka całkowicie pada, tam podjechały bodajże te dwa ciężkie, no ale niestety na pewno za późno. Piękny strzał właśnie w Sturer Emila, który tam przejeżdżał. Tutaj Sneakers oczywiście nie może grać na drugiej nawet linii, musi grać totalnie na trzeciej linii, ukryć się, więc teraz się wycofuje, aby z dużego dystansu właśnie bronić tej flanki i żeby mieć jakieś pole manewru. Jak widzimy, praktycznie każdy przeciwnik jest wyspotowany na mapie, oprócz E25 przeciwników, więc też trzeba na niego zwrócić uwagę i też trzeba na niego uważać dosyć mocno, ponieważ może nas w każdej chwili zaskoczyć. Teraz cała uwaga naszych sojuszników jest właśnie przekierowana na tą lewą flankę, tam są wszyscy, więc tam trzeba skupić swoje działa. No jak widzimy, teraz zaczną się powoli przeciwnicy wychylać, więc Sneakers tutaj już wziął właśnie punkt obserwacyjny i może tam ich atakować. Był strzał na ślepo, ale prawdopodobnie przeciwnik się nie wychylił, więc niestety nie był to strzał trafiony. Teraz T54 mod, czy będzie strzał poprawny? Jednak Sturer Emil oczywiście poprawna decyzja, ponieważ on jest miękki i warto w niego oddać pocisk. Ładnie tam zginął od strzału RHMMA i teraz Tygrys P, który tutaj ładnie dostaje w przednią płytę. Niestety trudno z takiego dystansu cokolwiek mu wbić. Jedna pestka weszła, ale
Teraz widzieliśmy poprawkę, druga pestka, no ale niestety z takiego dystansu, jak mówię, trudno cokolwiek strzelać. Teraz pojawia się E25, czyli bardzo niebezpieczna sytuacja dla naszego bohatera, musi robić wymianę z tym przeciwnikiem, ale niestety pamiętajmy, że HP jest ważne teraz na ten moment bitwy i teraz niestety odbita pestka, czyli wiemy już, że Snickers nie ma przewagi pestki, może teraz łatwo zginąć, musi zmniejszyć dystans, musi cokolwiek kombinować właśnie, żeby ten przeciwnik w niego nie trafiał i żeby uciekł. Widzimy teraz piękna pomoc RHM-a też tutaj z naszych sojuszników, żeby właśnie ten nasz sojusznik, czyli Snickers w W25 przeżył. Teraz dobre zagranie, całkowicie wycofuje się Snickers z pola tutaj ostrzału, żeby nie dostać jakiejś pestki, żeby mieć ciągle te HP, chociaż teraz większy pojazd, który w niego strzeli, może mu zabrać już całkowicie HP i całkowicie życie w tej bitwie, więc wtedy już nie będzie mowy o jakiejkolwiek szansie na wygranej, a widzimy, że już jest niebezpiecznie, są tylko dwa TD-ki i oczywiście nasz Snickers, który TD-kiem za bardzo nie jest, ale gra na trzeciej linii, tu gra jako TD-k, więc tak przyjmujmy. No jak widzimy, sytuacja jest groźna, E25 tutaj podjeżdża dosyć agresywnie, teraz będzie trzeba jakoś się rozegrać, bo widzimy, wyjeżdża na maksa, już nie ma odwrotu, trzeba go zaatakować i teraz piękny manewr, praktycznie E25 został objechany bez problemu, zrobił swój wielki błąd i teraz Snickers może go bez problemu tutaj zablokować i wydoić z jego całego HP i zabrać właśnie tym samym szansę na jego popis w dalszej części tej bitwy. Piękny jeden frag zrobiony, pierwszy, ale widzimy 1600 obrażeń zadanych w bitwie, czyli bardzo dużo i bardzo, bardzo dobre to są obrażenia właśnie jak na czołg E25. Teraz pojawia się Tygryspek, który zaczął kapować troszeczkę, nie wyszło mu to schowanie się za skałą czy za górką, ponieważ został zbity, teraz całkowicie wycofał się z kapa, więc to jest dobra sytuacja jak na razie dla naszego teamu. Kolejna piękna pestka w bok wieży, no ale niestety teraz podjeżdża T54 mod i znowu jest bardzo groźnie, ponieważ on ma 800 HP, a Snickers ma tylko 300. Kolejny nasz sojusznik RHM zginął, więc teraz to już jest w ogóle totalna klapa. Pamiętajmy, są jeszcze trzy pojazdy przeciwników i dwie artylerie, czyli Snickers ma tu nie bardzo zaciekawą sytuację. Teraz agresywnie wyjeżdża na tego Tygrysa, na szczęście ten Tygrys nie wie, co się dzieje i pięknie go wykańcza dwoma pestkami bezproblemowo. I z drugiej, jak widzieliśmy, był pojawiony ostatnio na B1 i na razie go nie widać, nie wiadomo, czemu się jeszcze nie pojawił. T54 mod teraz prawdopodobnie oddał ten strzał, na szczęście nie był trafiony, bo jeśli ten pocisk był trafiony, już by było bardzo groźnie. RHM tam też ładnie zniszczył tego Tygrysa P, który był na kapie, prawdopodobnie, jeśli dobrze zwróciłem na to uwagę, albo były dwa T54, albo T54-1 zjechał na dół, teraz nie jestem pewien, więc wy to mogliście zaobserwować, albo po prostu możecie cofnąć filmik, ja już nie wiem. RHM tam oczywiście zostaje przy bazie, bo nie jest czołgiem jakimś bardzo mobilnym, a też jest bardzo, bardzo czołgiem miękkim, więc musi ostrożnie zagrać, no i ktoś musi zostać na kapie, ponieważ widzimy teraz właśnie Snickers postanowił zagrać agresywnie. Oczywiście trzeba uważać na Isa drugiego, który mógł gdzieś tu się zakampić, mógł gdzieś tu wrócić na bazę. I pamiętajmy też o dwóch artyleriach, które nie będzie tak łatwo zabić, ponieważ Snickers zadaje około 100 obrażeń. Teraz widzimy, tam na mapie pojawia się walka RHM-a z T54. Będzie bardzo groźnie, prawdopodobnie może być to koniec dla RHM-a, ponieważ T54 miał jeszcze dużo HP, pięknie pojawione dwie artylerie, które można bezkarnie strzelać. Jedne, nawet dwie oddały strzał, więc teraz można fajnie zniszczyć właśnie tego przeciwnika. Czy to się uda? Niestety ten pojazd się wycofuje, drugiego już nie daje się strzelić. No a T54, jak widzieliśmy, zniszczył tam przeciwnika, na szczęście, sojusznika w RHM-ie, ale na szczęście ma 54 HP, więc można go tutaj łatwo wykończyć bezproblemowo. Jak widzimy, Snickers ma jeszcze tam cztery złote pestki, więc można wykorzystać właśnie to na tego przeciwnika. Ale pamiętajmy, że jest też jeszcze ten IS drugi, który może zagrażać w całej tej bitwie. Snickers gra tutaj w całej tej bitwie, jak widzimy, bardzo ostrożnie. Teraz zaczyna być kapowana baza, więc to jest sygnał, że trzeba wracać. Nie można tutaj sobie latać po mapie, bo teraz każda sekunda jest na wagę złota. Trzeba jakoś zagrać to ostrożnie, zaskoczyć przeciwnika na kapie i go zabić. Prawdopodobnie jest to T54, na pewno jest to T54 mod, ale możemy się mylić i też to może być i z drugiej, czyli trzeba uważać też na tą sytuację, bo jeśli tam pojawi się dwóch przeciwników, może być to już całkowita klapa dla naszego Snickersa, mogą go objechać, bo raczej będzie trudno zniszczyć dwóch przeciwników jednym pojazdem. Szczególnie też nie wiemy, ile i z drugi ma HP. Teraz spójrzmy sobie na ten panel, niestety to też nie był wyspotowany w zasięgu Snickersa właśnie ten pojazd, czyli i z drugi
to też nie wiemy, ile ma HP. Na szczęście wiemy, że T54 mod ma 73 HP i można go bardzo łatwo i szybko zbić z kapa, jeśli on na tym kapie stoi 45 sekund do skapowania. Tutaj będzie troszkę agresywny wyjazd, to jest troszeczkę błąd z tej strony wyjeżdżać, bo z tej strony trudno zaskoczyć jakkolwiek przeciwnika. Teraz widzimy, T54 mod się pojawia, widać jego skrawek, wie, że niestety jest jedna pestka strzelona w Snickersa. Rezygnuje w ogóle z oddania pestki, co mógł chociaż zrobić, chociaż oddać tam jedną. Drugi pocisk na szczęście chybiony, Snickers wybiera bardzo długą trasę, całkowicie się wycofuje. Pamiętajmy, mamy tylko 20 sekund na zbicie tego kapa, jest to już bardzo malutko, żeby całkowicie objechać tą górę i wrócić. 15 sekund jeszcze z lekką nadwyżką. T54 na pewno szykuje się na tą stronę, żeby na tej stronie przyjąć przeciwnika, więc to może być teraz jedyna, ostatnia szansa Snickersa, żeby jakkolwiek zbić tego kapa. 5 sekund do końca. 4, 3, 2, widzimy kapa w zasięgu, widzimy czołg i teraz zbicie piękne dosłownie w ostatniej sekundzie, w ostatnim ułamku sekundy, więc niesamowity strzał, chyba najlepszy jakikolwiek widziałem w wocie. Po prostu rzadko się kiedy zdarza, żeby tak zbić kapa takim pociskiem. Dwie artylerii na szczęście strzeliły, teraz właśnie było potwierdzenie tej drugiej artylerii, więc jesteśmy bezpieczni. No po prostu niesamowite oddanie strzału, niesamowita też decyzja, żeby objechać tą górę, było to strasznie ryzykowne, a na szczęście Snickersowi się udało, czego bardzo mocno gratuluję, bo to jest naprawdę niesamowite zdjąć kapa w ostatniej sekundzie. Nawet to nie była ostatnia sekunda, ale już dosłownie ułamek sekundy. No i teraz zobaczmy, co Snickers wymyśli. Pamiętajmy, jest tylko 4 minuty do końca bitwy, więc też jest to bardzo mało. Postanawia chyba jechać na oko, chociaż nie skraca swój dystans. Będzie chyba najpierw chciał zniszczyć artylerię, bo pamiętajmy, że jeśli ten IS będzie się gdzieś ukrywał, bo na razie całkowicie go nie ma w bitwie, czyli podejrzewam, że może być awkiem. Snickers też na pewno zakładał taką opcję, ponieważ już dawno ten IS powinien się pojawić właśnie w tym miejscu, gdzieś w okolicach kapa, kiedy było to kapowane. Jeśli tam go nie było, to jedyna opcja, że wracał się na swojego kapa i chciał zniszczyć Snickersa, jeśli tylko Arta go wyspotowała, a potem zaskoczyło go ogólnie, że się pojawił znowu Snickers blisko kapa. Oczywiście to było logiczne, bo musiał się wrócić i go zdjąć. Teraz może być właśnie też groźna sytuacja, ponieważ IS tu może stać i trzeba na to właśnie zwrócić uwagę, trzeba brać na to poprawkę, żeby tutaj na niego się jakoś głupio nie naciąć. Teraz ostrożnie Snickers objeżdża te budynki, jest to dobra decyzja, ponieważ nie wiadomo, gdzie się teraz ustawiła Arta, nie można wyjechać tak na YOLO, na środek po prostu tutaj otwartego terenu przy kapie, trzeba ostrożnie zająć tą pozycję, ostrożnie pospotować, czy czasem tej artylerii nie ma właśnie w punktach C0. Na razie, jak widzimy, nic się nie pojawia, teraz wyjazd całkowicie z budynka, za budynku na puste pole, no i prawdopodobnie chyba będzie Snickers kapował, tak? Zaczynamy kapować, więc prawdopodobnie będzie to wypłaszanie przeciwników właśnie ze swoich kryjówek. Podejrzewam, że Snickers właśnie miał taki plan na ten moment bitwy. Jest minuta 30 do skapowania, więc na pewno Arta podjedzie w te punkty, jeśli po prostu będzie miała najbliżej. Teraz widzimy, pojawia się właśnie GW Tiger. Pierwszy strzał potężny za 140, drugi już przycelowanie od artylerii. Na szczęście szybki pocisk, próba po prostu dekapa i próba zabicia Snickersa kończy się nieudanym pociskiem obok. Druga Arta na szczęście też nie trafiła. Snickers teraz wyjeżdża agresywnie z kapa. Nie wiem, czemu to zrobił, bo mógł spróbować kapować. Teraz artyleria pojawia się na 21 HP, czyli ta, którą wcześniej zaatakował Snickers. Prawdę mówiąc, ja bym chyba został na kapie, chociaż wiemy, że ta artyleria wie, gdzie był Snickers, ale ja bym tak zrobił, a tutaj widzimy, Snickers gra bardzo, powiedzmy tak, całkowicie defensywnie, wycofuje się, zaskakuje przeciwnika i przeciwnik nie wie, co ma zrobić i tylko go ładnie wykańczy. Teraz dosyć agresywny wyjazd, jak widzimy, na tą Artę, jest przycelowanie i bez żadnego problemu osiągnięcie tej artylerii. Nawet nie spodziewał się gościu, że tak szybko właśnie tutaj Snickers pojawi się w tym punkcie, bo widzieliśmy, że nie zdążył w ogóle zareagować na tą całą sytuację. Tutaj leciutkie zdjęcie gąsek, na szczęście nic większego się nie stało. No i jak widzimy, teraz minuta 30, czyli na kapa nie ma co liczyć. Trzeba znaleźć właśnie tego Isa drugiego. Ostatnim razem był w punkcie B1, a skoro tak długo się nie pojawiał, przeczuwam, że Snickers musi brać pod uwagę, żeby właśnie w ten punkt pojechać. Czy też nie wiemy, czy Snickers miał X-Flame'a i nie wiemy, czy widział tego przeciwnika. Chociaż, przepraszam, przecież teraz jest w wocie to ta opcja, że można sobie włączyć, więc na pewno tego właśnie przeciwnika widział. Tu widzimy zapytanie na czat ogólny, czyli prawdopodobnie Snickers już przeczuwa to, że gość jest awkiem i chce wygrać tą bitwę, po prostu chce dojechać do awka i go zniszczyć i liczy na takie wsparcie przeciwników, żeby to było takie, nie wiem,
Nie wiem jak to nazwać, bo w sumie Is drugi zawalił całą bitwę, ale pamiętajmy, może być to jest remis, ale myślę, że większość ludzi nie chce remisu, woli przegrane już niż ten remis. Chociaż tutaj nie zagłębiajmy się w ten temat, bo podpowiadanie jednak z teamu do teamu to jest nie fair i raczej nie warto tego robić. Widzimy gratulacje od T34 dla naszego właśnie bohatera. No i zaraz tu będzie, jest przeciwnik, jest i z drugi. Mamy 18 sekund do końca bitwy, więc mamy jeszcze szansę wygrać. Szybkie odwrócenie pojazdu na tył właśnie tego przeciwnika. 13 sekund, 21 pestek, więc bez problemu ten przeciwnik będzie zniszczony. I ostatnia pestka i mamy wygraną. Piękne zniszczenie właśnie tego Isa drugiego. 3500 damage'a, 6 fragów, czyli jeszcze specjalista OMG od T34, który tutaj napisał na czacie. I niesamowita bitwa z ręki właśnie Snickersa. Przypominam, ostatni strzał na kapie, ułamek sekundy brakowało, żeby ta bitwa była przegrana. Snickers to wyciągnął niesamowitym fartem i umiejętnościami i też ryzykiem właśnie objeżdżania tej góry. Potem pięknie zdjęte dwie artylerie i też małe zaryzykowanie, żeby właśnie wjechać na tego kapa i wyciągnąć pod siebie przeciwników, co było dosyć groźne, ale pamiętajmy, artyleria jest trochę ślepa, więc można było takie ryzyko podjąć i opłaciło się to niesamowicie. No i 6 sekund przed końcem zabity właśnie Is drugi na awku, czyli bitwa wyciągnięta po prostu niesamowicie. Pierwszy raz widzę taką bitwę, która jest no epicka sama w sobie z tym wielkim fartem, no i piękną grą właśnie Snickersa, który pokazał tutaj swoje umiejętności też przy pięknej obronie całego kapa gdzieś tam w połowie, albo tak można powiedzieć na początku bitwy, więc jeszcze przejdźmy właśnie na cyferki i zobaczmy jak to wygląda ze strony cyferek. Jesteśmy już właśnie na tych cyferkach z bitwy, jak widzimy oczywiście obowiązkowa masterka jest Brutal, Pojedynkowicz i Fire for Effect. Na tutaj panelu po prawej mamy piękny zbiór medali, czyli obrońca za ten świetny, za te świetne zdjęcie kapa. Mamy oczywiście dużego kolibra, już standardowa za taką bitwę to obowiązkowo. Mamy czołgi z test snajpera, bardzo rzadki medal, bardzo fajny medal. No i mamy jeszcze Top Gunna, oczywiście też za piękne 6 fragów, które były świetnie zrobione. Na kolejnym panelu widzimy 3505 obrażeń, 6 fragów i 1447 expa bazowego, z czego tutaj 7 medali z takiej ciekawostki. No i tylko Snickers przeżył w tej bitwie, więc też to jest bardzo świetne takie rozegranie, że sam praktycznie wygrał bitwę, oczywiście z dużą pomocą swojego teamu, ale jak widzimy z dużą pomocą, bo tutaj niektórzy mają po 2000, no ale Snickers i tak był tutaj jedynym największym bohaterem całej właśnie tej bitwy. 39 oddanych strzałów, co jest powiedzmy tak szczerze dużo, ale na E25 można na bitwę zrobić trochę więcej, bo tam chyba zostało jeszcze 20 pestek w magazynku. Z czego 36 hitów było trafionych, a 30 weszło, czyli to jest bilans bardzo ładny, jak właśnie na ten czołg. Tylko 3 hity nie były trafione, a tylko i tylko 6 było odbitych, czyli no niesamowity wynik. No i do tego przy takiej ilości wystrzelonych pestek 3505 obrażeń, to jest naprawdę dużo. Z 300 metrów, ponad 300 metrów, 1290 obrażeń, czyli też bardzo ładny wynik. Hitów przyjętych jest 6, z czego było spenetrowanych 5 i te jedne odbicie od panterki na samym początku, które też było dosyć ciekawe. Tutaj jeszcze widzimy jeden splash, który też był przyjęty, ale chyba za 0, bo chociaż nie, splash liczy chyba osobno ogólnie, więc tak to jest podane. Damage zablokowany przez armor to jest 240, do tego 6 wyspotowanych pojazdów, czyli tyle ile tu było zabitych, 10 pojazdów zdamage'owanych, 6 oczywiście zniszczonych, przy asyście tylko 72, rany, 72 punkty zrobione damage'a przy asyście. No i widzimy, zdefowanego kapa jest aż 100 punktów. Na pewno powinno być więcej, bo tam, chociaż nie, chyba Snickers wybił raz kapa, więc idealnie się zgadza, że całe 100 punktów zostało na raz zbite. Dystans przebyty to też z takich ciekawostek 7 km i 120 metrów, czyli też bardzo dużo. Tu jeszcze z takich innych czas bitwy, czyli 14 minut i 58 sekund, czyli 2 sekundy przed końcem była bitwa zamknięta.
Tu jest jeszcze 85 tysięcy zarobionej z kasy premium, no i wtedy trzeba było wygrać bitwę, czyli 30 tysięcy tylko na czysto, co powinno być w ogóle więcej niż te 85 za tak piękną bitwę. Powinny być jakieś bonusy właśnie za zdjęcie kapa w ostatniej sekundzie, już nie mówię o medalu, bo to powinno być obowiązkowe. No ale mniejsza o to, ja to zawsze wspominam i to i tak nigdy nie zostanie poprawione, a jak zostanie, to kiedyś tam rany, ta powtórka będzie naprawdę długa. Tutaj jeszcze ostatnie informacje, czyli 2170 expa zarobionego na premce, tutaj było i tak strasznie dużo na zwykłym koncie, do tego było jeszcze razy 2 i jeszcze jakiś bonusik, że to jest czołg premium, więc mamy 4776 expa, a co ciekawe, do wolnego expa wpadło aż 216 punktów, czyli strasznie dużo, tu jeszcze razy 2 oczywiście i na zwykłym wpadło 108, no czyli też bardzo dużo. I wprowadzę tutaj po tej powtórce, wprowadzę taki mały bonusik do swojej serii, czyli na sam koniec powtórki będę dawał plusiki, znaczy plusiki za najlepszą powtórkę, na WOT Replaysach jest to możliwe i tej powtórce właśnie daję tutaj te serduszko, ponieważ jest niesamowita, jest fartowna, jest zagrana bardzo umiejętnie przez Snickersa, no jest po prostu epicka. Z tą obroną piękną, z dekapem też bardzo ryzykownie przyjętym, żeby objechać górę, z ryzykownym wyciągnięciem arty i wygraniem bitwy 6 sekund przed końcem właśnie całej bitwy, więc to też jest niesamowite, więc myślę, że należy się powtórce właśnie ten plusik. Ode mnie jest plusik, na dole prawdopodobnie pod filmikiem będzie link jeszcze do tej powtórki, więc też będzie można sobie ją pobrać, pooglądać. Widzimy, jest pobrana 5 razy, będziecie mogli też dać plusiki za tą powtórkę. I mówię, te plusiki będą, jeśli powtórka naprawdę będzie mi się podobać, jeśli będzie taka epicka, której mogę dać 9 na 10 albo 10 na 10. Te punkty są przyjmowane, kiedy ja oceniam powtórkę, kiedy ją wziąć do moich serii, kiedy nie. Dobra, nie przeciągając, bo już widzę powtórka, film się zrobił bardzo długi, przez to, że też cała bitwa trwała 15 minut i też dlatego, że strasznie długo mnie nie było, więc trochę muszę się wygadać. Dzięki za oglądanie, nadsyłajcie mi swoje powtórki, bo naprawdę mi brakuje, jeśli ktoś nie wie o co chodzi, a wysyła mi powtórki, odsyłam was do filmiku wcześniejszego informacyjnego, znajdziecie go na moim kanale, prawdopodobnie będzie też link na dole, no i nie mówię, już nie przeciągając, dzięki za oglądanie, subskrybujcie, komentujcie i do kolejnych bitew moich stałych bywalców. Cześć!